Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak działa Patronite, ile można na nim zarobić i jak możesz sprawić, aby stał się jednym ze źródeł Twojego dochodu, to trafiłeś w odpowiednie miejsce. To wideo odpowie na wszystkie Twoje pytania i dostarczy Ci wartościowej wiedzy na temat strony Patronite. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, zastanów się nad subskrypcją kanału i zaznaczeniem ikony dzwoneczka. Dzięki temu nie ominie Cię żaden nowy materiał. W dzisiejszym wideo porozmawiamy na temat jednej z form zarabiania, jak również finansowania swoich zainteresowań i pasji w internecie. Jest nią patronaż, który polega na dobrowolnym dotowaniu przez fanów i osoby zainteresowane danym twórcą bądź ideą. Stron w sieci, które umożliwiają patronaż, jest bardzo wiele, ale dziś przyjrzymy się jednej z najbardziej rozpoznawalnych w swojej niszy. Jest nią oczywiście strona Patronite. Serwis ten kojarzy ze sobą osoby, które chcą wesprzeć swoich idoli określoną dotacją, jak również twórców takich jak youtuberzy, właściciele stron i blogów, gwiazdy i celebrytów, słowem wszystkich, którzy gromadzą wokół siebie określoną społeczność, która utożsamia się z ideą danego autora. Każdy fan może wesprzeć swojego idola określoną kwotą pieniężną, która wyrażona jest w progach, zaczynających się od 3 zł. Im wyższy próg wsparcia, tym autor, który otrzymuje naszą dotację, oferuje różne bonifikaty z tego tytułu. Najczęściej są to życzenia, wejście do zamkniętej grupy na Facebooku, kontakt z autorem bądź wymienienie patrona w napisach końcowych bądź na blogu. Im wyższa dotacja, tym nagroda za wsparcie jest zazwyczaj cenniejsza. Patronite stał się jednym z prężnie rozwijających się źródeł dochodu i wielu influencerów korzysta z możliwości dotacji. Najwięksi z nich otrzymują dotację rzędu kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie. Zobaczmy teraz, jak wygląda sama rejestracja w serwisie Patronite, jak również przyglądnijmy się kilku ważnym aspektom, które mogą pomóc nam zdobyć nowych sponsorów. Zanim przejdziemy do rejestracji, polecam Wam zapoznać się z samą stroną Patronite. Wejdźcie w kilka dużych profili i zobaczcie, jak duzi gracze stworzyli swoje profile na tej stronie. Zobaczcie, co napisali o sobie, jakie mają poziomy wsparcia finansowego, jak również co oferują mecenasom w zamian za ich pieniądze. Pozwoli Wam to zainspirować się przy tworzeniu Waszego profilu i ułatwi Wam tym samym pracę. Oprócz tego polecam Wam zapoznać się z 3 artykułami, które zamieszczone są przez samą administrację strony Patronite. Pierwszą z nich jest zakładka Konto autora, instrukcja w 10 krokach. Po lekturze tego wpisu dowiecie się, jak poprawnie wypełnić swój profil. Znajdziecie tutaj również wiele cennych wskazówek, takich jak opis wszystkich poszczególnych kroków, jakie należy poczynić, zakładając konto autora na serwisie Patronite. Jak również dowiecie się, jak rozwiązać najczęstsze problemy, które pojawiają się podczas tworzenia naszego profilu. Drugim z niesamowicie przydatnych artykułów jest, jak dobrze opisać progi. Wcześniej wspomniałem, że każdy z naszych fanów może wedle własnej woli wesprzeć nas dowolną kwotą, jaką ustalimy w naszych progach. Ten artykuł pomoże nam ustalić ich wysokość, jak również powie co nieco o nagrodach, jakie warto zaserwować swoim fanom w zamian za dotację naszego projektu. Nagrody są bardzo ważne i pamiętajcie, aby były one w miarę atrakcyjne, ponieważ część z Waszych fanów zwraca uwagę na ten aspekt i chciałaby otrzymać coś w zamian za wsparcie, jakim nas obdarzyli. Trzecim artykułem, który jest niesamowicie pomocny, jest tekst o celach, jakie możecie dodać na Wasz profil. W tym miejscu nadmienię, że na Patronite możecie określać 2 rodzaje Waszych celów. Pierwszym z nich są cele projektowe, czyli takie, które zbierają fundusze na określony cel, jak choćby zakup nowego sprzętu czy wyjazd na wyprawę. Drugim rodzajem celów są cele subskrypcyjne, czyli takie, które mówią, co zrobimy z pieniędzmi, jeżeli osiągniemy wyznaczony cel. Dla przykładu, jednym z moich celów, jaki sobie założyłem, jest osiągnięcie 5000 zł dotacji miesięcznie z Patronite. Jeżeli osiągnąłbym ten jakże zacny pułap, rzuciłbym moją dotychczasową pracę i zajął się tylko i wyłącznie tworzeniem wideo dla Was, moi kochani widzowie. Oczywiście każdy z Was może wyznaczyć sobie dowolny cel. Ważne jednak, aby pokazać osobom, które nas wspierają, na co dokładnie chcemy przeznaczyć pieniądze. Lepiej jest napisać, że pieniądze chcecie przeznaczyć na wino, kobiety i śpiew, niż nie napisać nic. Okej, czas teraz przejść do samej rejestracji naszego konta. Jest ona bardzo prosta i możemy zarejestrować się używając naszego konta na Facebooku lub adresu Gmail.
kiedy już uda nam się zarejestrować, czas przesłać nasze zgłoszenie, które musimy odpowiednio uzupełnić. Pamiętajcie, starajcie się uzupełniać wszystkie dane i zróbcie to solidnie. Postawcie się w sytuacji osoby, która chce Was wesprzeć. Na pewno chciałaby dowiedzieć się jak najwięcej o Was i o tym, co zrobicie z ich pieniędzmi. W związku z tym starajcie się solidnie uzupełnić Wasz profil wszystkimi danymi. Kiedy już Wam się to uda i wyślecie Wasze zgłoszenie, musicie zaczekać na akceptację zgłoszenia przez administrację, która zazwyczaj trwa 2 dni robocze. Po pozytywnym przejściu weryfikacji możecie zacząć swoją działalność na stronie Patronite. Pamiętajcie jednak o jednym zasadniczym aspekcie. Aby Patronite przynosił Wam owoce, musicie posiadać grono osób, które chcą wesprzeć Waszą inicjatywę. Wiele osób zamiast najpierw zbudować grono fanów, czy to jako fanpage na Facebooku, czy kanał na YouTubie lub blog, najpierw tworzy konto na Patronite. Efekt takiego działania wygląda mniej więcej tak. Dlatego zachęcam Was najpierw do dania światu czegoś od siebie, a następnie poproszenia o coś w zamian. Tylko wtedy uda Wam się osiągnąć sukces na tej platformie. Strona Patronite daje każdemu autorowi bardzo wiele możliwości rozwoju dzięki wsparciu osób, które należą do społeczności, którą udało zgromadzić się twórcy. Jeżeli więc posiadacie stronę, bloga, kanał na YouTubie lub inne źródło, które skupia określoną liczbę Waszych fanów, to zachęcam Was gorąco do bezpłatnej rejestracji na tym portalu. Nie ryzykujecie nic, a być może Wasi fani zechcą wesprzeć Was w rozwoju tego, co tworzycie. Osobiście również zdecydowałem, że warto spróbować swoich sił na Patronite i zaproponować Wam, moim widzom, możliwość wsparcia kanału Sprytny Pieniądz. Kanał prowadzę już od 14 miesięcy i dzielę się z Wami wiedzą, która, mam nadzieję, pomaga Wam poprawić Wasze życie. Niestety prowadzenie kanału muszę dzielić z innymi obowiązkami, takimi jak choćby moja główna praca zawodowa, czy też rola męża i ojca trójki dzieci. Wsparcie z Waszej strony pozwoliłoby mi na zakup najcenniejszego z aktyw, jakim jest czas. Mógłbym część z obowiązków, które wykonuję sam, jak na przykład montaż całości wideo, zlecić innym osobom, co przełożyłoby się na możliwość dodawania większej liczby filmów na kanał. Oczywiście, jeżeli Wasze wsparcie osiągnęłoby dostatecznie wysoki poziom, mógłbym zająć się tylko i wyłącznie tworzeniem wideo dla Was. Jeżeli więc chcecie pomóc mi w rozwoju kanału i realizacji tego zacnego projektu, jakim jest kanał Sprytny Pieniądz, zapraszam Was do wsparcia. Link do strony na Patronite znajdziecie oczywiście w opisie tego wideo, jak również w linku, który przypiąłem pod tym filmem. Oczywiście dla swoich mecenasów przygotowałem specjalne nagrody podziękowania w zamian za ich wsparcie. Możecie na przykład zgarnąć e-book, w którym pokazuję aż 15 sposobów na zarabianie na Allegro, czy nawet mój autorski kurs Dominuj YouTube'a. Myślę więc, że na pewno zyskacie na wsparciu kanału. Wszystkim darczyńcom już teraz bardzo dziękuję. Każda złotówka jest niesamowicie ważna i przybliża do realizacji celów. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ten film przypadł Wam do gustu. Jeżeli tak się stało, koniecznie podeślijcie go do swoich znajomych. Zachęcam Was również do pozostawiania komentarzy z propozycjami wideo, jakie chcielibyście zobaczyć na kanale Sprytny Pieniądz. Każda propozycja będzie mile widziana. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.